Cześć. Pewnie zdarzyła Ci się taka sytuacja, kiedy logując się pierwszy raz na nowy serwer Linuxa za pomocą terminala bądź połączenia SSH, nie posiadamy żadnych informacji o tym serwerze, a dodatkowo konsola za pomocą PS1 nie wyświetla nam żadnych dodatkowych informacji. W tym krótkim materiale chciałbym Ci pokazać kilka poleceń, które warto jest wykonać na start, a szczególnie w sytuacji, kiedy pierwszy raz logujemy się na wybrany serwer Linuxa. Na początku warto jest zweryfikować, czy znajdujemy się w odpowiednim miejscu i na odpowiednim użytkowniku. I za pomocą polecenia ID możemy zweryfikować użytkownika i sprawdzić, czy jesteśmy zalogowani na prawidłowym użytkowniku. Dodatkowo dzięki temu możemy sprawdzić, do jakich grup należy nasz użytkownik oraz polecenie hostname wyświetlające nam nazwę maszyny, na której się aktualnie znajdujemy. Jeżeli logowaliśmy się za pomocą adresu IP, zawsze możemy sprawdzić, czy ten adres znajduje się w puli adresów naszej maszyny za pomocą polecenia hostname i z opcją duże i. Jak widać, ja się logowałem pod takim adresie, znajduje się on w puli, więc jak najbardziej jestem na prawidłowym użytkowniku i na prawidłowej maszynie. Dodatkowo jest warto zweryfikować, jakie mamy dodatkowe zmienne ustawione w środowisku oraz czy nie zostały utworzone jakieś aliasy, które potencjalnie nadpisują popularne polecenia w Linuxie. Aby zweryfikować zmienne środowiskowe, wystarczy polecenie env, które wyświetli listę zmiennych, które zostały u nas skonfigurowane. Między innymi tutaj zobaczymy właśnie nazwę naszego użytkownika, nasz hostname, ale również wersję basha czy dodatkowe konfiguracje terminala. I ostatnim poleceniem jest to polecenie alias, które wyświetli nam listę dostępnych aliasów w naszym systemie. Jak widzisz, popularne polecenie ls zostało nadpisane aliasem o tej samej nazwie, które powoduje dodatkowo koloryzowanie elementów wyświetlanych przez to polecenie. Czyli przykładowo katalogi będą wyświetlane na niebiesko w moim przypadku. Mam nadzieję, że ten materiał okazał się pomocny i dziękuję za uwagę.